ludzi. Można sobie wyobrazić, ile było w Bielsku członków związku. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy pod Beskidzia godzi się na zakończenie strajku bez egzekucji. Ludzie odważni, myślący w innych kategoriach, przerwali pracę 39 lat temu. Rozpoczął się na Podbeskidziu strajk generalny. I to było, można powiedzieć, wielkie wołanie tysięcy ludzi, nie tylko o zmiany personalne na stanowiskach w administracji wojewódzkiej czy miejskiej, ale to było także wołanie o to, aby praca, która jest powołaniem, zadaniem, obowiązkiem człowieka, miała swój sens. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Bielskim Centrum Kultury. Tutaj 19 dawnych i obecnych działaczy związkowych zostało odznaczonych medalami stulecia odzyskania niepodległości przyznanymi na wniosek podbeskidzkiej Solidarności. Zapisał się on w naszej historii jako masowy, pełen determinacji protest w imię wartości podstawowych i ponadczasowych. W imię zasad, które trzeba głosić stale i których należy przestrzegać również w obecnym czasie wolnej ojczyźnie. W trakcie uroczystości wręczona też została doroczna Nagroda Solidarności, statuetka i tytuł Związkowca Roku. Tytuł ten przyznany został Rafałowi Tyrale, przewodniczącemu Solidarności w bielskiej spółce ProSeat. Uroczystość uświetnił występ bielskiej estrady.